Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a z niezmierzonej obfitości udziela mu ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Z góry przychodzący ponad wszystkimi jest. Jezus odchodził z góry, szukając samotności, aby się modlić. Na górze trzeba było przeciwstawić się diabłu. Tam, gdzie modlitwa i kuszenie, tam i walka, a także przemienienie. Każde wejście w trud ciszy, skupienia, samotności, modlitwy, zaparcia się siebie jest duchowym doświadczeniem przyjmowania tego, co z góry. Świadectwo, z którym Jezus przyszedł od Ojca, nikt nie przyjmuje. Odrzucenie świadectwa jest równoznaczne z odrzuceniem świadka. Gdy odrzucamy dobro, a czynimy zło, którego nie chcemy, smakujemy w upokarzającej nas bezsilności. Posłany przez Boga jest przede wszystkim wezwany, by żył tak, jak głosi. Żyć według tego, co mówię. Świadectwo człowieka ujawnia jego wewnętrzną spójność między ziemskością a duchowością. Przyjęcie świadectwa Jezusa, czyli słów i czynów, wprowadza człowieka w dojrzewanie do prawdomówności. Świadectwo ma swój początek w miłości. Ona jest siłą do bycia odważnym. Po stronie świadka przemawia fakt, iż ma on do przekazania to, za co jest gotów oddać życie. Prawda w większym stopniu emanuje z tego, kim człowiek jest, aniżeli z tego, co on mówi. Nie wierzyć Bogu to być wobec Niego nieuległym. Nieuległy, czyli stawiający opór, trzymający się swojego poglądu, nieustępliwy, nieufny. Brak uległości wobec Boga jest pozbawianiem się życia wiecznego.